Nie, pani przewodnicząca. Nie wiem, czy do końca rozumiem dobrze zapisy proponowanych zmian w dyrektywie, zwłaszcza w części dotyczącej zakazania posiadania przez osoby cywilne broni samopowtarzalnej, a dokładniej broni samopowtarzalnej z mechanizmami podobnymi do broni automatycznej oraz broni samopowtarzalnej konwertowanej z broni automatycznej. Boję się, że może to doprowadzić do pozbawienia praworządnych obywateli krajów Unii Europejskiej legalnie posiadanej samopowtarzalnej broni palnej. Zastanawiam się, czy wprowadzenie propozycji Komisji Europejskiej w życie doprowadzi do zabrania i zniszczenia mienia tysięcy obywateli Unii Europejskiej. Narazi ich na straty materialne i moralne. Bo zmian, które proponuje Komisja, nie można uzasadnić chęcią tylko zapewnienia bezpieczeństwa Unii. To jest jakby jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt, też się zastanawiam, czy uzasadnieniem zmian dyrektywy połączenie tych zmian z atakami terrorystycznymi nie jest błędem albo wręcz nadużyciem, gdyż to prawo, które zamierzamy zmieniać, nijak ma się do przestępców, do terrorystów. Ma ono dotyczyć tylko i wyłącznie praworządnych obywateli Unii Europejskiej, którym się jeszcze bardziej ogranicza dostęp do broni, dostęp do samoobrony. Dziękuję ślicznie.